Kurde, mi nie widać. Siema, siema. Dzisiaj już w filmie aktualnym, czyli nie zanagrywanym za zapaśnie 3 lata, troszkę mniej będzie, bo dziś Howl Halloween. Ja wiem, że w Polsce się tego nie obchodzi. Myślę, że będę siedział tak, żebyście nie widzieli mojej fryzury. Howl z Lidla. Potężny Howl z Lidla. Dobra. Zacznijmy tak. O kurde. Są to Halloween Vampir 200 gram. Żelki wampirowe. Takie. O, stare, straszne. Ale odkleję. Nie, to są ząbki wampira. Pianki cukrowe o smaku druskawkowym. 200 gram. Nie wiem, jaka cena. Tak wyglądają. Myślę, że spoko. Ale no i to już mam oceniać. Teraz tak. Trolli. Halloween Sweet is Sour. To jest takie duże pudełko. Opakowanie. Nie wiem. Ale to jest z Lidla. I teraz otwórzmy sobie, wiecie, co będziemy zobaczyć. Jakie są te rzeczy. O. Ha, ha. Jest tak. Chyba znowu ząbki wampira. Ząbki wampira. Tu są. Chyba tu są duszki. Tu są jakieś czaszki, coś takiego, jakieś buźki. Tutaj nietoperze. Tu już było, to było. Dobra. Nie wiem, co to jest, ale to są jakieś wiedźmy albo pająki, nie wiem. Nasze kochane, ulubione, mam nadzieję, że wy też je lubicie. Najlepsze żelki, pamiętajcie. Kwaśne trolki. Z tych chyba wszystko. Jeszcze sobie zobaczę i są jeszcze jedne ząbki i są jeszcze dwa oka. Dwa oka. Nie, dwa oka! Ale ten człowiek ma dwa oka, ma. Więc jakby ktoś stracił jedno, to ma jeszcze jedno w gratisie. Żebyście tylko nie wyglądali jak ci z Upadku Królestwa. Spoiler. Czas na kolejną rzecz i tutaj już nie są to rzeczy słodyczowe. Jest takie coś. To jest duch. Halloween Party Decoration. Dekoracje na Halloween do nadmuchania z praktycznym elementem do zawieszenia. Duch wymiary około 48 na 42 cm. Zachować opakowanie w razie ewentualnych pytań. No i to jest taki duch, którego się pompuje. I jeszcze mam z tej serii. Dekoracja na Halloween, dynia. To dynka. I ona ma wymiary około 38 cm. Tak się prezentuje, tak to wygląda z tyłu. No i zaraz zobaczycie, jak to wygląda po nadmuchaniu. Myślę, że ten duch ma potencjał. Ale ta dynka oczywiście też. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Taka dekoracja nie kosztuje też jakoś miliony, no bo... Dobra. Ja już z tej części kończę, bo idę jeść zapiekane. Z Lidla oczywiście. A co? Problem? Jak nie, to dobrze. Więc tak, zaraz zobaczycie przebitkę z tym duchem i tą dynią, jak wygląda. Jak tam pompuje, jak będzie mi się chciało. Ocena na razie Gites Majonez na Gites Majonez. O nie, no tak, przecież nie może być film bez testu. Musimy przetestować potężne żelki. Ja tu sobie wziąłem te duchy teraz. Patrz, co się dzieje. Test żelka. Czacha. Szkurde. Kamedy.
A nie możesz wyłapać dyni. Nie wyłapiemy. O kurczę. No. Ta niebieska dynia, guma balonowa. To dobre. Czaszki to są. Nie no, mega. 10 na 10. Siema, siema na kanale Zizo. My jesteśmy w realiach. Wpadajcie na kanał Ola. Ja nie wiem, kiedy ten film widzicie, a kiedy? A nie, wy widzicie to w Halloween dopiero. To jest kontynuacja filmu. To jest kontynuacja filmu z Lenką. I co Lenka ma? Dodatkowe rzeczy. Kubki szkielety. Powoli, powoli. Kubki szkielety za 4 zł z pepko. Nie, poczekajcie. Zapomnieliśmy o jednym, bo Olaf musimy mieć specjalną taką na twarz, więc tak. Musisz to założyć. Tak, i dzisiaj tak nagrywasz. Z takie kubeczki. One kosztowały 4 zł. Tak. 4 zł. Takie fajne, fajne. I ich. A i tu ma jeszcze takiego fajnego pająka. Są wzory różne. Tak, ich jest 4. Ta ma 4 razy 4, 3 do potęgi, 4 do potęgi 3. Ta maska kosztowała 15 zł. 4 razy 4 razy 4, 4 razy 4, no. Kolejna rzecz. Kolejna rzecz, dobra. Kolejna rzecz to są takie słomki do tego. Tu macie takie dynki małe, a na górze jest taki... Kurde, nie mogę pokazywać, no. Na górze jest nietoperz. Dobra, już jesteśmy. Drugim wzorkiem to jest taka zwykła czarna z dynią. I tutaj mamy taką... Nie, to już pokazywałam, sorry. I tutaj mamy zwykły też pomarańczowy, też z nietoperami. Teraz, dobra, tak, kolejna rzecz, bo to będzie taki zestaw halloweenowy. Są talerzyki, dynię, tak. I one kosztowały też 4 zł. A, i słomki kosztowały 5 zł, czyli są najdroższe z tego wszystkiego po prostu. Są takie fajne dynie. Oczuj się. Tak. Takie fajne imię. Jeszcze dodamy do tego vlog. Nie no, dobra. Taki fajny zestaw. Dodamy do... Tak. Szybko, dodamy do tego filmu. Może wiemy, że to nie jest Halloween, ale myślę, że troszkę się zalicza to uniwersum pod Halloween. Harry Potter. Jest Lucius Malfoy. A ja wyczaruję zaraz taki zestaw. Można go wykorzystać. To jest idealna figurka, żeby zrobić dragona z Gry o Tron z rodu Smoka. Więc zadyszkę z Pepko i teraz uwaga. Nie, poczekaj, ja go wyczaruję, poczekaj. Poczekaj, wyczaruję. Taka magia! Wyczarujemy zestaw Lego, więc 3-4. Więc mamy taki zestaw. Jest to zestaw o numerze katalogowym 76400. Hogwarts Courage and Tasterer. Czyli to jest karoca do Hogwartu się jechała, nie? Kupiłem ten zestaw za 70 zł w Lidlu. I patrzcie, tu ma takiego fajnego... Tutaj ma takiego fajnego konika. Nietypowy, bo nigdy takiego nie widziałem. Tak. Może nie, fani tego Harry'ego Pottera nas wiedzą, że mówimy na to koniki, ale to są jakieś po prostu stwory, ja nie wiem. Tak, koniki, jak to nazywa? To się nazywa Strastrastor. Czemu kupiłem ten zestaw? Ten zestaw idea... No, nie dość, że jest ładne drzewko, ten zestaw mi ta karoca jest tak piękna, że ją idealnie wykorzystam, nawet do miasta ją mogę I dać. I mają tutaj
takie postacie, mają dwie. Lunę i Harego. Małego konia, tego, można powiedzieć. Tego gościa. Tak, i tego dużego, ale go nie ma pokazanego na razie. Taka karoza po prostu. Dwa, kupię ten staw za 7 zł. Tak, 7 zł. 7 zł. Za 70 zł, więc taki zestaw, te doszka, czyli 10, 30, 80 zł wychodzi razem. Bardzo, myślę, fajny zestawik. Mi i Lenie się podobał. Ale go dawno nowego se sam siebie nie kupiłem, więc taki musiał wlecieć. A wiecie, że zastanawiałem się nad tym zestawem? Nie wiecie, ale ja wiedziałem, więc akurat jak był w Lidlu, Biedronce znaczy, możecie kupić ten zestaw za 70 zł, 69,99, albo są jeszcze zestawy za 59,99. Są też liski, fajny banan do szkoły. Tak, i ta jeszcze jest, są zestawy za 34,99. I fajne maski są jeszcze w Biedronce. Latex. Dobra, jeszcze raz to powiem, mówiłem to przed chwilą, ale jeżeli znowu coś znajdziemy halloweenowego, to wam dogramy. Dobra, nagraliśmy w przerwie, już można utworzyć te kubeczki właśnie. Bo wyczarowaliśmy swój zestaw, jak chcecie go zobaczyć, to wkładajcie na tamty, tak, tam. No to Zizu, ale to dam, nie wiem, takie wrzutki. Tak, mamy dwa. Więc test też będzie jakiś na tym filmie. Dobra, dawaj, wlewaj mi, bo chcę spróbować. Sprawdźmy konsystencję. Nie, to jest taka mała i pewnie piję energetyk. To jest smaku? Nie, nie piję energetyk, tylko trochę piję tak. Ej, pachnie, no normalnie, szczerze. No, pachnie jak zwykły taki ten. A tylko wiecie, pierwsze. To ma kolor sików. No, zobaczcie, podobierz. Jakiś żółty, już wystarczy. Ale fajna pianka pomarańczowa. Bo to pod test, nie, poczekaj. Ty, wyleje się. Nie mam jak to pokazać. Ale mega fajnie. Żółty, bardzo fajna pianka, to muszę powiedzieć. Nie pokażę wam tego. Czekaj, poczekaj, jeszcze się wstrzymaj, bo tyle. Jak zwykłe. Na początku jest taki bardziej ten. Ananas jest wyczuwalny. Ale bardzo zwykły smakuje też. Tak? Bardzo zwykły jest. Jakbyś kupili jakiś. No. Nie wiem, ja bym go drugi raz tropikalny, ja też. Nie smakuje mi. Jest taki... Na początku czuć taki nietypowy smak, właśnie taki ananasowy, taki różny. Później czuć zwykłego Tigera. Jego Monstera można powiedzieć, lub Frugo, bo Frugo też podobnie smakuje. No Silena tego nie będzie pić. No nie. Ale ja to wypiję, mimo wszystko. Bo ten, ale pachnie. Ale ten, widzę, ten energetyk nie smakuje źle, tylko smakuje zwyczajnie tropikalnym energetykiem. Dokładnie. Będę wyglądał jak menedżer teraz. Patrzcie. Ona patrzy. Nie powiem, jesteśmy troszkę głodni, więc zabieramy się ja głodna. Nie. Za to. Ja tego nie jem. Jesz. Jeden kawałek. Tak. Dobra, idę po telefon. Tak, bo nagrywamy teraz do Leny. Link w opisie. Siema, 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 siemasz. Siemasz! Siemasz! Siema, Tomasz!